co powinnaś, co powinieneś, a czego nie powinieneś, nie powinnaś zrobić. Takie wskazówki od kart chciałam dla Państwa dzisiaj zrobić. W zależności o co Państwo pytają, czy o sprawy związkowe, chyba większość Państwa o to właśnie pyta, ale również o sprawy zawodowe, mieszkaniowe, o sprawy dzieci lub o sprawy właśnie zmiany pracy lub zdania jakiegoś egzaminu. Więc zobaczmy sobie te różne opcje. Proszę dopasować sobie odpowiedź zgodnie z waszym pytaniem, z waszą sprawą. Czytanie jest ogólne, więc nie mogę tutaj w każdego sprawę indywidualnie wchodzić. Zanim otworzę tutaj całą paletę kart, dziękuję za subskrypcję, proszę o więcej subskrypcji, proszę o propagowanie mojego kanału, który bardzo szybko się rozwija, ponieważ jest to tak naprawdę kanał, który jest dopiero 5 tygodni na YouTubie, z tego 3 tygodnie dopiero bardzo aktywny, więc dziękuję Państwu za wsparcie, za wspaniałą grupę, za cudowne tematy, które mi podpowiadacie i proszę o lajki, dalsze subskrypcje. Dziękuję. Mamy dzisiaj 3 grupy. Pierwsza grupa aniołek. Druga grupa serduszko. Porcelanowe. I trzecia grupa anetyst. Fioletowy. Proszę wybrać sobie grupę i zaczynamy. Co powinnaś, osoba pytająca, a czego nie powinnaś zrobić w najbliższym czasie? Oczywiście jest to taka wróżba na, powiedzmy sobie, parę najbliższych dni. Dobrze, więc zaczynamy, kochani, od grupy pierwszej z aniołkiem. Trzy karty Lenormand. Pierwsza karta mówi o tym, co powinnaś zrobić. Więc karta książki mówi o tym, że jeśli coś ukrywasz, jeśli nie chcesz czegoś powiedzieć lub jeśli uważasz, że ktoś coś przed tobą ukrywa, to powinnaś wyjaśnić ten problem. Jeśli ty sama masz jakiś sekret i ukrywasz to w związku, to powinnaś to wyjaśnić. Jeśli twój partner, myślisz, podejrzewasz, że coś przed tobą ukrywa, to powinnaś z nim porozmawiać. Zobaczmy kartę drugą. Karta druga jest to temat, o co chodzi. Więc chodzi o to, kompas, że nie wiesz, w którym kierunku pójść. Czy tutaj, na północ, czy na południe. Jesteś tak jakby na rozdrożu. Więc temat jest na pewno taki, niezależnie o co pytasz, byś poszła w jakimś określonym, konkretnym kierunku, który wskaże ci tutaj ten kompas. Byś się zdecydowała, podjęła decyzję i kroczyła do celu. Ponieważ takie zastanawianie się stanie i nie wiadomo, w którym kierunku właśnie dążenie, stwarza to, że nie robisz postępów, nie rozwijasz się i jesteś w zawieszeniu, w próżni. Karta trzecia mówi, czego nie powinnaś zrobić. Więc nie powinnaś czegoś raptownie zakończyć. Skończyć, ponieważ być może kogoś zranisz tym lub również sama siebie możesz zranić. Nie powinnaś zachowywać się właśnie jakoś porywczo, narwanie,
szybko, przypuśćmy, blokować coś, zakańczać, urywać, odchodzić, ponieważ może być to na Twoją niekorzyść i możesz po prostu tym sobie zaszkodzić. Teraz chciałam jeszcze powiedzieć na przykład o innych wariantach. Jeśli chcesz się uczyć, dokształcać w pracy, kwalifikacje podwyższać, robić jakieś szkolenia, czy odwiedzać jakieś seminaria, czy jakieś seminar, czyli jakieś po prostu dokształcające Cię zajęcia czy kursy, to jest najwyższa pora, by po prostu powziąć odpowiednią decyzję konkretną i podążać konsekwentnie w tym celu właśnie inwestowania w siebie, wykształcenia się. Jeśli chcesz jako osoba młoda zacząć studia lub tutaj jakieś ekstra właśnie profesjonalne szkolenia, to zdecyduj się. Zdecyduj się. Jeśli robisz jakąś uczelnię lub na przykład prawo jazdy, jesteś pełna zwątpienia, czy sobie poradzisz, być może finanse trudno zdobyć, być może ciężko ci egzaminy zdać, być może nie masz siły tego ciągnąć przez 3 lata lub 5, to rada kart jest taka, byś dalej to robiła, byś szła w konsekwentnym kierunku do celu i nie urywała, nie przerywała tych szkoleń, nie przerywała tych prawo jazdy, nie przerywała tej uczelni czy jakiejś szkoły, po prostu kształcącej Twoje kwalifikacje, tylko byś dążyła tutaj konsekwentnie do celu. Tak samo właśnie w związku, ponieważ większość Państwa pyta ciągle o związki, więc jeśli są jakieś tajemnice w związku, niewyjaśnione sprawy, skryte, tak, właśnie przed Państwem lub Państwo coś ukrywają, powinni Państwo to wyjaśnić. Nie powinni Państwo stać w takiej próżni, zawieszeniu, pasywności. Nie powinni Państwo kończyć przez te niedomówienia, przez te jakieś takie sekrety, ukryte sprawy tego związku. Nie powinni kogoś zranić tym takim raptownym zachowaniem, zakończeniem. Tylko powinni Państwo właśnie to wyjaśnić i konkretnie podążać dalej z partnerem do określonych celi. Także również to, jeśli inna przychodzi mi tutaj do głowy, być może dla niektórych, dla cząstki z Państwa jeszcze taka opcja, jeśli chcecie otworzyć jakiś nowy rozdział swojego partnerstwa, związku, mieliście parę kryzysów, kłótni, ciche dni, chcielibyście spróbować jeszcze raz, wahacie się, jesteście pełne jakiegoś takiego wahania, niepewności, boicie się otworzyć. Więc mówi ta karta, otwórzcie się, otwórzcie tą książkę, otwórzcie się na ten nowy rozdział, nowy początek, nowy projekt, nową próbę i idźcie po prostu w konkretnym jakimś kierunku rozwoju, polepszenia, ulepszenia, wyleczenia tego związku. Nie zakańczajcie tego związku, ponieważ możecie zranić kogoś, kto ma szczere uczucia do Was i możecie również siebie poturbować w tym właśnie raptownym, jakimś takim nieprzemyślanym kroku. Więc spróbujcie jeszcze raz. Myślę, że są tutaj wystarczające opcje dla różnych tutaj widzów i rozmaitych tematów, które można tutaj dopasować do tej odpowiedzi. Proszę grupę numer 2. Grupa numer 2 z porcelanowym serduszkiem. Zobaczmy, co powiedzą nam karty Lenormand. Co powinnaś zrobić? Karta numer 1. Szczury, myszy. Co powinnaś zrobić? Muszę odkryć inne karty, by mieć kontekst. Więc karta numer 2, o to chodzi w tym pytaniu, w tym rozkładzie. I karta numer 3, tego nie powinnaś, osoba pytająca, zrobić.
Okej. Dobrze, więc zobaczmy, kochani, teraz, jakie tu są rozwiązania do różnych pytań. Szczury mówią oczywiście o jakimś lęku, tak? O jakimś strachu, o jakimś, no tutaj, jakichś szkodach. Co powinnaś zrobić? Jeśli coś się przedłuża, są jakieś szkody, tak? Jakieś straty tutaj masz, czy w związku, czy finansowe, czy w pracy, straciłaś pracę, czy szkody jakieś duchowe, emocjonalne. Jeśli masz właśnie coś, co straciłaś, tak? Być może dużo pieniędzy, przegrałaś coś, jakieś akcje, czy straciłaś coś na jakimś kredycie, czy na sprzedaży mieszkania, czy domu. Masz jakąś stratę, masz jakieś kłopoty, jakieś zakłopotania, jakieś tutaj, no, jakąś taką nieufność, niewiarę, lęki, tak? Że coś zżera cię od środka, coś trapi cię i nie daje ci spokoju. Przez coś jesteś, przez jakieś problemy jesteś bardzo tutaj zatroskana, zmartwiona i coś właśnie cię tutaj rujnuje lub szkodzi tobie, właśnie twojej osobie, tak? Jesteś nieszczęśliwa. Jakoś nie umiesz się uwolnić z tych lęków i z tych właśnie tej złych myśli, emocji. Powinnaś jednak, bo karta ta mówi, co powinnaś zrobić. Powinnaś mieć cierpliwość, wytrwałość. Powinnaś popatrzeć na to z innej perspektywy, pomyśleć, że przejdą te wszystkie troski i problemy. Chodzi tutaj temat, właśnie chodzi tutaj o ten temat, który pokazuje karta druga. Jest to twoja stabilność materialna, uczuciowa, emocjonalna, stabilność w związku, bezpieczeństwo, tak? Jakaś długotrwała tutaj, długotrwały jakiś tutaj plan, tak? Twojego bezpieczeństwa, solidnych jakichś relacji. I właśnie, co powinnaś zrobić, przeczekać te wszystkie problemy i fazy, tak? Nie wpadać w jakąś panikę, tylko po prostu zobaczyć tą sprawę z jakiejś innej perspektywy i nie mieć właśnie tych takich lęków, by nie dokonać w tobie, osoba pytająca, jeszcze więcej strat lub jakichś depresyjnych tutaj stanów. Czyli cierpliwość, opanowanie, spokój, dobry plan, jak naprawić te wszystkie problemy i szkody, jak po prostu tutaj znaleźć rozwiązania na te problemy, które tu wyszły, tak? W jakimś, nie wiem, środowisku domowym, czy pracy, czy związku. Musisz wiedzieć, że sprawy się tutaj skomplikowały, czy przedłużyły, czy opóźniły, czy być może no, negatywnie rozwinęły. Pomimo to nie możesz wpadać w jakieś takie stany lękowe, depresyjne, totalnej jakiejś takiej, no, pustki lub niewiary w siebie. Nie wolno ci tego robić. Musisz po prostu to przeczekać, odbudować swoje jakby siły i pomyśleć właśnie, jak temu zaradzić, by zbudować tutaj swoją solidną, stabilną, dobrą sytuację, pewną, prawda? Teraz, czego nie powinnaś zrobić? To jest spotkanie publiczne. Czyli nie powinnaś być może tych tutaj swoich strat, które doświadczyłaś, doznałaś. Nie powinnaś, proszę, publikować, opowiadać, żeby one nie wyszły właśnie publicznie tutaj na światło dzienne, by one nie poszły, jakby to się mówi, w plener i by ludzie cię po prostu tutaj nie oczernili lub nie obgadywali lub no, nie narobili ci też szkód poprzez to, prawda?
Niektóre sprawy są tak naprawdę jakieś prywatne. Nie powinnaś chodzić, przypuśćmy, w miejsca publiczne, tak? I rozmawiać o tych Twoich takich lękach, jakichś takich, nie wiem, depresyjnych stanach, emocjonalnych szkodach, czy jakichś tam problemach związkowych, prywatnych. Nie powinnaś tego publicznie, wszędzie opowiadać lub, przypuśćmy, publikować w internecie, prawda, tam pisać różne jakby tam, nie wiem, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, wszędzie nie powinnaś po prostu tego publikować, ponieważ może być zupełnie odwrotny skutek i zupełnie może się to obrócić przeciwko Tobie. Tak? Nieraz po prostu no, należy takie prywatne sprawy, jakieś straty, nie, po prostu należy zachować dla siebie i mieć mentalnie dobry plan, jak podołać tym problemom, a nie jeszcze po prostu to wszystko publikować, jakby dokładać soli do tej rany, prawda? I rozjętrzać tą ranę jeszcze gorzej i po prostu jeszcze, przypuśćmy, publikując takie rzeczy, czy mówiąc, rozgadując takie rzeczy, możecie jeszcze właśnie spotkać się z ludzką nieprzychylnością lub możecie stracić przyjaciół przez to, lub możecie po prostu no, zobaczyć wielu fałszywych ludzi, którzy Wam jednak nie pomogą w tej sytuacji, tylko się odsuną i powiedzą, być może oczernią Was lub powiedzą, że macie jakieś problemy psychiczne lub tego typu, więc należy tutaj przed publiką, jakby przed publicznym, tak, jakimś tutaj rozprzestrzenianiem swoich problemów bardzo uważać i być ostrożnym po prostu. Także nie powinnyście wychodzić do tutaj właśnie internetu, czy publikować, opowiadać swoje te problemy, które macie. Także jeśli macie lęki, jeśli macie jakieś straty, jeśli macie jakieś tutaj problemy, niepokoje, to powinniście to przeczekać spokojnie, bez jeszcze gorszego pogłębiania się tutaj w te stany takie depresyjne i te stany właśnie, które Wam szkodzą. Ponieważ chodzi o Waszą stabilizację, powinniście dążyć do absolutnej stabilizacji. Także taka była tutaj intencja kart dla grupy drugiej. Też bardzo ciekawa i zupełnie po prostu inna. To było serduszko. Teraz zobaczmy, kochani, grupę trzecią. Anetyst fioletowy. Trzy karty Lenormand. Pierwsza karta, co powinnaś, osoba pytająca, zrobić? Chodzi już tutaj o jakieś związki, sprawy związkowe. Lecz dla wszystkich, którzy pytają o pracę, no to na pewno jakieś umowy. Temat, o co chodzi? Lis, czyli jakiś tutaj fałsz, egoizm, chodzi o jakieś tutaj nieuczciwe osoby, nieuczciwych partnerów, nieuczciwych szefów, którzy wykorzystują Was być może lub egoistycznie myślą, by mieć z Was korzyść, by Was tutaj w jakimś stopniu celu wykorzystać, czy prywatnie, czy zawodowo. Macie tutaj ten problem lub nawet problem mobbingu, intryg. No i trzecia karta, tego nie powinnaś robić. Czyli to jest sama osoba pytająca. Ale odwrócona. Odwrócona od związku, odwrócona tutaj od tego fałszu, który się wydarzył, od fałszywego partnera, czy szefa i chcąca odejść. Odwraca się właśnie od tych tutaj spraw,
patrzy w przyszłość, patrzy w horyzont, patrzy, myśli o nowych planach, o nowych projektach, być może nowym partnerze, nowej pracy i chce odejść. Teraz jak interpretujemy to zestawienie kart, więc co powinnaś zrobić? Powinnaś wyjaśnić wszystkie te zaistniałe problemy fałszu, nieuczciwości, zdrady, być może kłamstw, intryg, mobbingu, być może jakichś właśnie tej kradzieży, toksycznych związków, egoistycznych, jakichś tutaj zachowań partnera. Powinnaś to wyjaśnić i powinnaś zostać w tym związku. Powinnaś jeszcze walczyć i dać szansę temu związkowi. Oczywiście wyjaśniając tutaj, stawiając granice i mówiąc po prostu wprost, tak, do tego partnera, że nie pozwalasz sobie na więcej takich tutaj fałszywych, wręcz no obrzydliwych, powiedzmy, egoistycznych, toksycznych, destrukcyjnych sytuacji lub zdrad, jeśli takowe miały miejsce. Ale powinnaś jeszcze walczyć tutaj o ten związek. Czego nie powinnaś? Nie powinnaś się odwracać i myśleć o odejściu, myśleć o innych mężczyznach czy innych planach, innych celach. Nie powinnaś ignorować tutaj tych problemów i nie wyjaśniając ich po prostu odejść. Jesteś już odwrócona właśnie plecami od tych tutaj spraw, od związku, od partnera. Chcesz odejść, namyślasz się właśnie i nad jakimiś planami nowymi, więc tego, proszę, nie powinnaś teraz robić. Powinnaś jeszcze raz spróbować wyjaśnić te sprawy i zostać w tym związku, dać jeszcze jedną szansę. Jeśli chodzi tu oczywiście o widzów, którzy pytają o nowe jakieś umowy o pracę lub o pracę, którą właśnie wykonują, to na pewno jeśli były jakieś tu mobbingi, intrygi, fałszywy szef, egoistyczny, narcystyczny, jakieś no, fałszywe plotki, tak, nieuczciwość, czy zespołu pracowników, czy właśnie tutaj szefa, to pomimo to wyjaśnijcie to, postawcie granice, powiedzcie, co Wam nie odpowiada, ale zostańcie w tej umowie, zostańcie w tej pracy, zostańcie jeszcze w tych układach, które przynoszą Wam tutaj jakby niezależność finansową. Nie odwracajcie się, nie wychodźcie, nie czaskajcie drzwiami, nie zrywajcie tej umowy, nie wychodźcie z trzaskiem po prostu, czy z jakimś niewyjaśnieniem tych spraw, ponieważ powiedzą, być może no, obczernią Cię, że jesteś typem narwańca czy furiata. Zostań, wyjaśnij te sprawy, postaw ultimatum, postaw granice, dokąd po prostu mogą Cię tutaj w jakiś sposób mogą się zbliżyć do Ciebie, by nie przekroczyć tej granicy, by Cię nie urazić jeszcze raz. Więc porozmawiaj tutaj też z szefem, czy z zespołem pracowników, z kolegami, by nie zachowywali się już tak fałszywie i nieuczciwie, ponieważ tutaj właśnie temat fałszu wychodzi bardzo dokładnie. Ale karty proponują zostać, spróbować jeszcze raz, odbudować, porozmawiać, wyjaśnić, nie odchodzić i nie odwracać się od tego jeszcze. Być może jest szansa, być może wszystko jest do uratowania. To były takie rady i porady, wskazówki i drogowskazy dla Państwa na krótki czas. Kart Lenormand. Bardzo dziękuję. Życzę Państwu wspaniałego czasu najbliższego i by Państwo wzięli sobie tutaj do serca te rady kart, jak one do Was przemówiły. Proszę o komentarze, czy z Państwem w jakimś sensie to zarezonowało. Proszę o subskrypcję i komentarze. Oczywiście o lajki. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i do usłyszenia już naprawdę wkrótce.